No dobra, no to jedziemy z tematem. Siup. Tam coś słychać. Słuchajcie, to dzisiaj co robimy? Dzisiaj kuchnia pełna przygód. Kuchnia. Dziękuję. Kuchnia jest pełna przygód. Jest trzaskanko. To się niczym. Nic się nie przejmuj, bo trzaskanko musi być, nie? A w ogóle sobie będziemy tak robić, że będziemy sobie od razu te ziemniaki na pół. Ja je od razu, kurde, żeby nie były takie. Siup, siup. Jakiego filmu? Dobra, mam czas do końca miesiąca ogólnie, tylko wiesz, jutro ciężko, nie? Jest Nvidia. Zobaczymy, czy dziś. Co? No. No dobrze. Plan jest, ja tylko powiem, może zadzwonić. Plan jest ogólnie taki, że robimy ziemniaki, wrzucam je, one się gotują, wiadomo, ziemniaki najdłużej. A potem, słuchajcie, mięso będzie leciało, się sypało. Mięso będzie bite. Będzie, kurde, mamy chyba gdzieś panierkę jeszcze, co? Tak mi się wydaje, że mamy jeszcze jakąś panierę. Jak się nazywa to indyjskie danie? Znaczy to kurczak był w sosie tikka masala. Bardzo dobry, polecam. Nie wiem, Patty, czy zjadła go? Zjadłam go. Zjadłaś? Jeszcze ryżu se dołożyłaś. No. To nie było za ostre? Było takie w sam raz? No, troszeczkę, ale... No bo to jest takie delikatnie pikantne, takie... Oni ogólnie w indyjskiej kuchni trochę mają pikantnych dań. Ale... ma tragedię. Która? Kurde, mamy oleju na te schabowe, nie wiem czy nie za mało, ale... Dobra, wystarczy. Czy oglądam Safę? Szafę? Szafę? Czasem, ale nie, ostatnich 2-3 miesiące nie oglądałem go. Tak to oglądałem codziennie, teraz już mi, wiesz, przeszedł jakiś taki ten i nie mam nawet ochoty czasu. Swego czasu oglądałem. Team ziemniaki? No to są team kartofle. Ja wam powiem, ja dzisiaj zrobię obiad jak prawdziwy Polak, patriota, a nie jakiś tam... Ty słyszałaś, że w ogóle Big Sente nie lubi schabowego? Że nie lubi bigosu? A nie wiem, to są jakieś... To jest dziwne, no. I ja na przekór temu wszystkiemu robię dzisiaj właśnie schabowe. Żeby widział karciarz jeden. Kartofle się mówi, tak, bo to pochodzi od niemieckiego słowa. Die Kartoffel. Ale w sumie nie chyba die. Die? Albo das. Per die das. Nie wiem jaki jest rodzaj w języku. No, no tak, przepłukam ją, na razie się tutaj wylegują się, zaraz je wezmę. Nie, na razie ją zostaw. Porysowany teflon, mówicie, że nie wolno, jako twórczy? Ale to zostaw ją, no przecież nie wyrzucimy jej. Może ktoś weźmie jakiś kurde z gościu, co chodzi po śmietnikach. Może się kiedyś... No i to jest to, nie? Już patelnia. Biksu to zdrajca narodu, ani rosołu, ani sabowych. Teraz mięsa nie je w ogóle. No podobno testuje sobie, jak to jest być weganem. O, to ja wam mówię, nie? Ja mu daję tydzień, dwa. I albo on zasłabnie, albo zmieni to. Albo będzie po hopie, albo się nawróci. Albo to będzie hop, albo to nie będzie hop.
Już grubo ponad miesiąc? O cholera. Nie, no to on już jest... A czy, kurde, on jest jeszcze hetero? Już żonka jest tylko dla przykrywki. Aha, bo jest zastraszany. Może jest zastraszany. Dobra, niech te ziemniaki jeszcze chwilę postoją. Jak będzie tutaj już dostęp, to ja sobie zaleję je. Teraz tak. Zebociana szpak, nie? Dobra. Cześć Dawid, cześć Daria, elo. Dobra, robimy tak. O kurwa. To takie malutkie schabowe będą, ale dobrze, to zrobimy więcej. Czy to są jajka? Kurki jakieś. To są jakieś, należy spożyć przed. Jaja jak berety, ja wam mówię. A potem sobie jeszcze jajko. Czy ty byś chciała sadzone jajo, czy nie? Witam. Cześć wszystkim. Będzie się działo. Mówię wam. Będzie się działo. Nie wiem, czy jest ta folia jeszcze, co my mieliśmy przeźroczystą. Spożywczą. No? Dobrze. No i nie ma. Czy rosół w poniedziałek? No ja wiem, że powinna być pomidorowa, no. Ale ja wolę rosół. Kurde, ale ty se kot żartujesz, nie? Ty idziesz w ogóle... Ja nie będę cię tutaj co chwilę rąk se mył po tobie, weź już siup. Uciekaj mi. Zaraz go zamkniemy, nie? Patrz, pa, jak się czai, pa. W szafce go zamknąć? Nie wolno, bo mi peta przyjdzie. Zobaczę, on tam znajdzie sobie coś. Tak? Pralce. No w pralce nie wolno zamykać kota, to się zgadzam. No. Znalazła dwa koty w pralce. O Jezu, dwa koty w pralce znalazła. Baba. Martwe. Ręce myj, będę mył, dlatego nie robię nic. No tylko po prostu czekam aż kota, bo nie będę się wypinał. Pati, zaraz kota zamknie i do pokoju. Dobra, to weź po prostu kota i zamknij go gdzieś, dobra? Tu stoi. Jest? No i jazda, nie? Masno, nie? Dobra, ziemnioki.
No coś ty tam zrobiła? A czemuś tak podjechała? No i dobra, i ziemniaki się robić będą. Dobra, rosół to się podgrzeje potem. Twoja dziewczyna ma... ma pronację. Jakie pronacje? Proporcje chyba. A ja mam też proporcje, proszę. Tu są proporcje. Eleganckie. Dobra. Kotlety. Kotlety bez podniety. Robione są, bo duże są jego zalety. Ej, mieliśmy ręczniki papierowe. Nie mamy żadnego? Mi się wydaje, że były. Nie. Co? Możesz mi dać trochę. Gdzie panierka z chlebka? Będzie zaraz Pepega. Panierka z chlebka. Czekajcie, muszę se... nóż. Nie, dobra. Będzie dobrze. Tak? Nie. Tak? Ten jest taki przerośnięty, no ale... będzie dobry. To się zbije dobrze. Cicho. Rosół z kota pierw. Dobra, rosół z kota będzie. Czekajcie, bo ja najlepiej mi się ostatnio... nie widzą. Ja se przez worek robię, bo ja zauważyłem, że najlepiej się przez worek, kurde, robi. Moi drodzy. Jazda! Wszyscy gachi bass albo hype, nie wiem jakie tam jest. Cieniutkie, kurde. Sąsiedzi myślą, że remontujemy. Hyperbasa. No i to jest elegancki kotlecik. Siup. Na razie se pobijemy wszystkie, a potem se będziemy się bawić w panierki i tak dalej. Co się dzieje przez folię? Wiesz co, mięso ci się trzyma razem, ci się nie strzępi, nie przykleja ci się do wałka też. Jest ogólnie wygodniejsze i czystsze to. Walka. Walka. Kogo z kim? No. No. Znowu nakładki w bankomatach. Uważajcie na nakład, żeby nakładek nie było w bankomatach, bo podobno jakaś w Meksyku blogerka już, kurde. Nie, nie ona w Meksyku, ona w Polsce. Aha. A, rozumiem. Bo meksykańskie kotlety będą Meksikano. Niezły Meksyk. No i to jest ogólnie, powiem wam, kotlety schabowe Dijon.
To jest obiad do kolacji, ale to będzie... Nie widzisz tego, że tu jest kotletów, że to jest gotowane na następne dni? Gościu. A mamie też tak gadasz, jak gotuje rosołu na kilka dni? Mówisz, mama, ty się zgłupia, ile ty tego rosołu, Kurde, ale cieniutki wyszedł taki kotlecik. Aż mi głupio. Jutro znowu będzie pomidorowa. Na 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 na. Pega. Ej, ale to ja odetnę, nie? To jest takie przerośnięte. To się kurde strasznie, to się nieprzyjemnie je. I cyk do kota, kurde. No dobra. Ja lubię cienkiego, ja też lubię cienkiego, tak. Małe te schabowe, widzę palec w dziąsło wysmarować. To jest tak zwane, żeby... Tak, daj gadasz. To tylko mi wejdzie do zęba. I to się straci. Tak jak powiedziałeś właśnie. Pół kotleta do twojego psa, do kosza? Wejdzie do zęba i zatka dziurę i będzie na później, tak jest. Niektórzy dają przyprawy do tego, do jajka, w sumie można. Musztardy? No to chyba po twojemu jakiś kotlet. Dobra. Teraz jeszcze potrzebujemy... To jest tarty chleb, jak to powiedział Slayprox, chlebek, tarty chlebek. To dzisiaj masz zamiar zjeść? Kurde, ludzie, wy macie chyba wylew wszyscy. Mówię przecież, że to jest na dzisiaj i jutro dla dwóch osób. Tu ile jest kotletów? 1, 2, 3, 4, 5 takich cienkich kotletów. Patrzcie, taki cieniutki kotlet. No przecież ja spokojnie bym zjadł 2 przynajmniej takie. 3. Dla faceta taki kotlet cieniutki, co jest prawie przeźroczysty? To ja myślę, że to jest 3-4, kurde, spokojnie. Elegancko. No. Nie, no zjem taki jeden duży. Bo jeszcze będą ziemniaki i rosół, nie? Ciężko pracującego w kopalni. No, dla ciężko pracującego w kopalni to będzie w sam raz.
Dla ciężko pracującego streamera w kopalni. Piwnicy? A to jest taki jeden we Wrocławiu, ale on je ostatnio jakieś pudełka. Nie wiem, co on tam je. On ma żonę i dziecko, on nie ma czasu. Nie myślę, że on ma czas. Jak on musi robić... On musi Boryska odwiedzać. On do Boryska musi jeździć. A gdzie mąka do kotleta? Nie ma mąki, stary. O Boże, mój, do jajka i do bułki. Czy ja mówię o Nitra, co? Skąd? Ja mam do głowy przyszło, że o Nitro mogę gadać. Gadałem o... Nie mogę. Właśnie na tym to polega, że nie mogę. No. Jedziemy z tematem. La 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 la. Ten jest taki pół na pół przerośnięty. Jasne mięso, ciemne mięso. To pewnie było, wiecie, z dwóch świń. Krów i kurczaka połączonego. Widzę, że nie lubisz mocno przyprawionych. Do jajka dałem, wiesz? Soli i pieprzu. Dlatego już mięsa nie soliłem, ani nie, inaczej nie przyprawiałem. Ale niektórzy jeszcze se tak lubią, no nie wiem. Na czym będzie smażone? A na czym powinno być smażone? Na smalcu, kurde, gęsim? No powinno być, nie? Chyba na oleju, no. Chyba nie mamy nawet kostki smalcu. Na oleju palmowym. Oba, ziemniaki się zaczęły gotować. Dobra, mamy. Tyknie. To jak każdy Janusz powinniśmy zrzucić. Tylko wiecie, nie powinno się z tymi mokrymi częściami, bo to jest jajko jednak, nie? To potem będzie, kurde, wiecie, wam się psuło. Już umyty jeden. Wypij to. Nie, do tego jeszcze dobiję jajko i na patelnię sobie to usmażę, to co zostało. Przecież ja tego nie wywalę. Co wy to myślicie? Goł jajecznica. Zeruj jajko? Nie, tam surowe jajko nie jest wcale jakieś... Ludzie piją surowe jaja.
dla zdrowia, tam na gardło piją. No to takie już z przyprawami jest, to już nie jest takie super surowe. Dobra, to się gotuje. Teraz tak, z tym rosołem to bym zrobił w ten sposób. Rosół też zaraz powłączymy. Patrzcie, mamy rosół z lodówki wyciągnięty. Jak myślicie, ściągamy ten tłuszcz, póki jest taki? Może żeby nie był za tłusty taki. Bo sam tłuszcz. Sitkiem to by można było. Nie mam sitka. Kiedyś miałem sitko. Ty, a tu kurczak przecież jest cały czas zanurzony w tym. W rosole. Przecież to jest najlepszy kurczak. O cholera. Tu jest jeszcze udko z kurczaka. Kurwa. Kurwa, panie. Dobra. To gotowanie rosołu. Znaczy gotowanie, go trzeba podgrzać. Całą noc w lodówce. Najlepsze źródło smaku, ale nie, trochę dużo było, wiesz, bo jak się z dużej ilości mięsa zrobi, to dużo puszcza tłuszczu. No tam gadacie głupoty. Dobra, i co? I teraz schabowe będzie szło ogarniać. Paty, nie mamy żadnej ścierki suchej, ani jednej nigdzie. Może wyprana jest jakaś? Dobrze. Dziękuję. A tam mówicie, że jest cały smak związany. A może był związany. A może się nie wpieprzajcie. A może jedźcie jak lubicie. Co? Bo normalnie wezmę zara i nic nie zrobię. Dobra, muszę patelnię znaleźć. Na jakiej patelni? Na tej białej? Fajna mąka. A gdzie? O cholera, ta? Na takim czymś będę smażył. Patelnia, no dobra, no. Jak to jest patelnia? No wiem, że to jest patelnia, przecież głęboka. To może poczekamy, bo to kurde kotlety się raz, dwa, chociaż... A tam kotlety. Kurde, co tu jest z tym zapałalką? Ło, się przestraszyłem aż. Czy to się zmieści w ogóle? To już się nie zmieszczą nam. Mała ta kuchenka, powiem ci. Na taką, kurde, patelnię to za mała. Spadnie mi. Dobra, garnek musimy zamienić miejscami. Czekajcie chwilę. Tu się dzieją cuda, nie? Ja robię roszadę. Dobra, jest roszada zrobiona. Nie mamy smalcu. To będą patologiczne.
patologiczne. Ty, rosołu przecież... Kurwa, nie mamy tego makaronu zrobionego. To cię jak kotlety usmażę to. To wszystkie palniki będą tutaj zajęte. To ja muszę wam kamerę chyba zaradać. Czekajcie. Bo tu się cuda będą działy. Ja tu kamerę ustawiam. Professional gaming content. Cooking nawet content. Ciup. Coś tu się zdupiło z tą kamerą. Kiedyś to była kamera, teraz to kurwa. Kiedyś to było. Kurwa, co jest? Kurwa, moje pole. No, czekaj, Patiś. Moment, bo muszę tam zobaczyć, czy... Aha, jest. Siup, nie? Jest kurde kuchnia Gordon Ramsay. Musisz mi powiedzieć, czy tu widać coś, Patty? Czy muszę tak odsunąć, żeby było widać wszystko? Tak? Kurde kuchnia spawacza. Dobra, uwaga! Jedziemy z tematem. Wchodzą pierwsze, a nie, jeszcze nie wiemy, czy jest dobre. Musimy sprawdzić. Kawałeczek rzucamy. Jeszcze nie jest rozgrzane. Przykryj ziemniory, ale nie mam przykrywki. Gdzie jest przykrywka jeszcze jedna? Jest jeszcze jakaś? Dobra. Będzie dobrze. Nie no, to jest kurde zła przykrywka. To jest przykrywka. Czekajcie. Jakaś udupiona, nie wiadomo z czego. Ja uciekam. Trzymaj się, Daria. Gotowanko szedł, tak? Smażonko. Możesz lekko powiększyć tą kamerkę. Tą, lekko, leciutko, no. Jeszcze? Jeszcze? Dobra. Dobra, się zrobi, to się wy tego. Posolił Pepega. A nie szkodzi sól, nie szkodzi nadmiar soli, szkodzi. Co? Co ty, człowieku, gadasz? Ach, nie szkodzi, a nie szkodzi nadmiar soli, szkodzi. Dobra, ziemniaki się robią. Rosół jeszcze zimny. Grzeje się tam, grzeje się. No i ten, ale to za duży ogień jest chyba na górze.
Ja muszę zmniejszyć. O. Pepega, nie? Co to za kociołek? Kociołek Panoramixa. Tam jest kociołek z... To jest rosół tutaj. Zrobiony wczoraj. Tu są ziemniory. Robią się. Ja nigdy na czas w przygotowaniu ziemniaków nie patrzę, tylko jakoś wyciągam jednego i sprawdzam, czy jeszcze trochę, czy nie. Pomidorowa z rosołu wczoraj. O. Kurde, brakuje mi trochę papierowego jakiegoś, żeby odsączyć tłuszcz, wiesz? Ale z... No dobra, ale z takiego nowego, co jeszcze nie był? A, dobra. Ze kurwielu, ale patrzcie. Tyle zostało jeszcze i to też trzeba by było jakoś rozplanować, myślę. Original Spiced Gold, nie? No wiadomo. Do rosołku mówicie? Dziękuję. Z rosołu wczoraj. Dobra. O, panie, schabowe to. A ten, co tak się wybrzuszył? Głupi. Głupi, a bo co? Wiecie co, bo to muszę przesunąć, bo on chyba nie łapie. Ulaniec się wybrzuszył, nie? Temperatura, muszę powiedzieć, bardzo fajna. Panierka z chlebka. Dobra, jeszcze makaron będziemy musieli zrobić. Ty już wczoraj tu brała makaron. Z ciekawości, to jest jaki? To 3-5 minut. Ła, pani, to już mogę nawet zrobić w garnuszku małym. Pani, 3-5 minut? Makaron? Makaron tak krótko? Taki pepega? Kurwa, ale to nie ma chyba takiego. A jest. Tylko tu już nie ma miejsca. To musimy poczekać. To 3-5 minut, nie 35 minut. Sprawdzamy tego schabowego. O, cholera, woda się dostała. O, dymy! Ta dyma. Te schabowe nie wyglądają zbyt apetycznie. Będą dobrze. Nie pamiętam, kiedy ziemniaki się zaczęły gotować. Jeszcze są, jeszcze. A jak się rozgotują, to zrobimy purée. Ja też nie. Dobra, uwaga. O. O cholera. A ten co? Taki ulaniec? Ty, on się wybrzuszył w ogóle, co tu się kurwa stało? Ja coś muszę tutaj położyć ciężkiego.
Patrzcie tego, jak się wybrzuszył wariat. Nie mam co tam położyć. Słoik na niego położę? Gdzie on jest? Jakiś słoik, coś. Kurwa, nie wiem. Flaszkę. Nie ma słoika pustego. Palcem trzymaj. Nie, no położę. Butem przytrzymać? Ja wam pokażę, to jest nowoczesna technologia gotowania. To jest molekularna kuchnia. Czy nie znacie? No i skwierczy, nie? To znaczy, że się dzieje. Co ja wyprawiam? Eleganckie rzeczy się dzieją. No i już się docisnął. Już jest porobiony, nie? Kotlecik. Kuchnia molekularna. Butle z gazem docisnąć? Wiecie, czemu się nie robią równo te kotlety? Niektóre są szybciej, bo po prostu ta patelnia jest duża i mało miejsca na kuchence i nie jestem w stanie zrobić tak, żeby idealnie na środku. Tak, nie możesz wziąć. Nie jestem w stanie tak zrobić, żeby idealnie na środku było. Mogę zwiększyć ogień. Co? Potem tak. No dobra, no i co? I będziemy powoli, słuchajcie. Ogólnie będziemy przygotowywać jakieś do wykładania. A nie, jeszcze nie, bo przecież mi się to szybciej ugotuje, to będzie musiało czekać. Dobra. Nie ma trzech kotletów docisnąć na raz? No nie wiem, talerzem okrągłym? Nie będę dociskał, pa. 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 To już jest zrobione zresztą. O. Jest dociśnięty już, nie? A jaka sałatka? No co ty to, kurde, sałatka? Ty może sobie jeszcze paznokcie malujesz? Nie no, sałatkę mamy przecież. Kolesław, ale to nie robimy, bo mamy kupioną. Trzeba ją zjeść. Jaka? Wiosenna i Kolesław. O cholera, Grześkowiak zasponsorował. O! Jeszcze muszę go obrócić. Dobra, będzie. Dobre, będzie, panie. Panie, co pan? O kurde, na kamerę stanąłem. Pokazuje się ta kamera tam? Jest. Mizeria jest lepsza? To se kurde mizerię weź. I mnie nie denerwuj. O, rosołek powoli się dzieje. Dajcie tylko chyba jedno to umyję. O cholerka. Nie wiem, no chyba jesteśmy gminą, no. Thank you.
Jakim, jeszcze raz, czekaj. Jakie tam mięsa w rosole dałeś? To nóżki z kurczaka. Znaczy nóżki udka. Co? Nie wiem właśnie. Ale słaby jest ten palnik, muszę go jak najszybciej zmienić. O cholera, czarnuszek wyszedł. Fajny kotlecik. No, tak docisnąłem. Wszystko się zje. Ja tam lubię takie, to nawet nie jest spalone. Co wy, to tylko spalonego nie stało. Dobra, jedziemy z tematem. Dobra. Rosół już zaraz wyciągamy. Węgiel na obiad, spalony obiad. Jezu, spalony. Najgorzej. Na 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 na. Tłuczkiem go dobijemy. Ten będzie duży. Trzeba go docisnąć. Siup. O. Siup. Ja tu odsączam. Dwa kotlety już są na talerzu. To mi się podoba. A nie lepiej więcej oleju dolać? Ale ja już nie mam, to jest resztka oleju. Kurde, czy ty to rozumiesz? Czy ty czasem to rozumiesz? Czy ty to rozumiesz? Czy ty czasem to rozumiesz? No dziś docisnął, no. Kotlety z kota to są? No, muszę wam powiedzieć, że do kota to brakuje, nie? Kot to ma jednak inny smak, taki trochę lepszy. Siup. Dobra. Rosół już jest. Rosół zrobiony. Rosół góra. Rosół wyłączony. Dobra, rosół jest. Zaraz będą te. Ja zobaczę te ziemniaki w końcu. Jednego wyciągam. O, już się rozpadają, jak jedą na... O, ale jeszcze jest surowy w środku chyba. Nie jest jeszcze. No to nie. Jeszcze czuć, że jest twardawy. Ale jakby ktoś chciał nie iść do szkoły, nie są przygotowane. Po prostu w środku jeszcze chyba. A one nie wiadomo skąd są, z marketu jakieś zdupione, przemrożone. Chociaż? Chyba będą. Nie, jeszcze chwila. Muszą jeszcze być. Jedz, a nie chuchaj. Dokładnie. Dobra, ja muszę ten makaron zrobić, co?
Kurwa, tu sobie nie umie dać rady, jest za mało miejsca w tej kuchni. Jest taka duża kuchnia, a i tak za mało miejsca. Muszę to położyć, ten rosół gdzieś. O, na to położę. Chyba to jest za gorące. Rosół wczoraj. Ach. Woohoo! Dobra. Jest okej. Dymy ogółem. To jest trochę brudna ta kuchenka, ale będzie dobrze. Dobra. Makaron. Tu będzie gotowany. Jeszcze doleję wody. No więcej zrobię makaronu, to już nie będę na kolejne dni. Uch, dymy! A, bo trochę wody tam musiało zostać. Dobra, to się robi, to się robi. Kotlety są już wyciągane. Co z tymi ziemniakami było? Ziemniaki już mogą schodzić. Tak. Ziemniaki już schodzą. Odlejemy wodę. Kurwa, jest gorące jak 100 bandytów. Też nie wiem, czy 100 bandytów jest gorących. O kurde. Dobra. Odcedzanko. Co to za murzynki? A to są kotlety, kurde. Jutro będzie pomidorowa. Dobra, zamkniemy. Póki co. Czarne te kotlety są? No jest co? Okropny jesteś. Są wspaniałe. Tylko że tu się nie umią. Nie umią się po środku dopiec. Takie Resident Sleeper są. Ja już tu kurde wsadzam rzeczy. Dymy. 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 Dymy muszą być. Kota nie ma na patelni. No kota nie ma na patelni, no. Dobra,
teraz mogę dać to tutaj. Fajny rosołek, patrzcie. Powąchajcie sobie. O, ma. Macie. Dobra, kotlety już chyba są. Kurde mol. Na ten siup, na tłuszcz. A na... Dobra, to wyłączamy. I został jeszcze makaron do zrobienia i jest cały obiad zrobiony. Obiad-kolacja. Czy kotlet w kształcie serduszka wyszedł? Wyszedł taki jeden. Po środku się nie umiały dopiec, ale są zrobione, bo są z dwóch stron, to są takie cienkie kotlety. Ty, ale faktycznie wyszedł jak serduszko. Ten jeden. Nie będę wam go pokazywał do kamery, bo on jeszcze kapie. Dobra. Rosół został. O, a ten talerz pęknięty? Nie. Ta? Dobra, kurwa, tu już jest wszystko ogarnięte, tutaj rosołek będzie robiony, a tu najlepiej to bym wziął tak. Tu jest ta marchewka cała. Wow. Jasne. Każdy musi dostać trochę warzywek. To nie jest tak. Kotlety zimne będą? No to ja będę je zimne jadł. Właśnie się interesujesz. Po prostu makaron, no nie mam tyle palników. Masny rosół będzie, masny. I kawałeczek marchewki. No, sulus by się przydał. Ja. Ale tu jest kurczaczek, to jeszcze patrzcie, ja wam pokażę. Bo wy nie wiecie, ale moja mama. Ja zrobię tak, jak moja mama kiedyś robiła. Kurde, nie mam jak złapać. Wyłowię go. Udko z rosołu, najlepsze, the best. Czekajcie chwilę. Mi się kurwa to wyleje zaraz. A, makaron. Do 5 minut. I która jest? 18. Dobra, do równej. Patrzcie to. Nie, wodę soliłem. Patrzcie, kurczaczek. Taki z rosołu, nasiąknięty wszystkimi przyprawami. I takie kawałeczki sobie pododawać. Tutaj. Będą w rosole pływać.
Coś pysznego. Kurde, z łódka. Dobra. Nakłada po oblizaniu widelca. Kurde. Będę miał swoje te. Będę miał swoje choroby. Ale to jest. Kurde, szkoda, bo jeszcze mam. Dobra, to utko niech zostanie, ostygnie. Już go nie będę wrzucał z powrotem. Mam nadzieję, że kot nie drapnie. Znaczy nie drapnie, bo my schowamy. Dobra. Kotu nie nałoży, nie. Zaraz będzie obiad. Zaraz rosołek dostaniesz. Ziemniaki są, rosół jest, wszystko jest, kurde, co? No. No ale co znaś? Ale co? No. Nie. No. Aha. No spoko. Jak najbardziej. Dobra. Takiego kurczaczka z rosołku w sosie koperkowym zrobić najlepiej. Ile tam? Kiedy ten makaron? 2 minuty jeszcze makaronu. A to już będzie na drugie danie. Masno gotowane. Masno, nie? Masno. Przemieszaj. Ale co, makaron mam przemieszać ci? Będzie za 1,5 minuty. Masno kurwa, nie? Albo nie? Jakie dymy. Ty chcesz sałatkę czy nie? Surówkę? Ty nie jesz surówki? Chyba ty nie... Można, nie? Surówka kupowana, jutrówka, kurwa. On tam skacze, ten kot? No. Kupna, jak to się mówi, kupna, nie? Makaron już? Która jest? Dobra, makaron będzie. Odcedzimy go jeszcze. Czekajcie, wezmę sobie kawałek. Wezmę trochę makaronu. Podmuchamy. To jest taki makaron, że cieniutki. Dobra. I teraz pa. Teraz ta. Teraz ta rati. Pati, dostajesz zaraz rosół i już go jesz od razu. Tu będzie podane.
Pokaż, zobacz, tam widać te dwa talerze, ale w tej dodatkowej kamerce. Co? O! Pokaż. Aha, to do góry? No nie, to chcę, tak. To żeby te dwa tylko były widać. No. Dwie miski. No i tak to się rozwali. Dobra. I teraz tak, to... Taratira taratonga. Dzisiaj ktoś skoczy na pitonga. Taratonga taratej. Chyba ty jest dzisiaj... Aha, nie powiem. Co? Tararira taratonga. Dobra. Makaronu lubisz dużo, czy nie? Co? Lubicie dużo czat, makaronu, czy nie? Najwyżej sobie dołożysz. Dobra, bierzemy. Uwaga, będzie rosół nakładany. Muszę. Tego już w kamerze tam nie zrobię, bo znowu ją. Żeby wszystko było wydane, wiesz, że pierw zupa i kotlety będą ciepłe. A ty i tak magii dowali. Sama sól, dokładnie. I to jest, kurde, masne, nie? Co? Jak? Ja ci dam. Co? Dobra. Masz? No, a gdzie? A ja jestem podpięty, weź to sobie na dwie ręce. Tak po prostu od spodu. Spodu do rzady. Zaniesiesz, uważaj, nie przechyl. Do przodu, bo przodu przechylasz. Dobra, i teraz tak, próba generalna. Powiedzcie, czy wy dodajecie magii, czy nie dodajecie magii? Ja lubię magii. Tam jest na tym. Nie, jest dobre. No, jest dobrze doprawione, nie trzeba. Znaczy ludzie nawet jak są dobrze doprawione, to zanim spróbują, dodają magii. Mhm. Ale robicie tak, że jest aż czarna z magii?
Delicious, kurde. Dobra. Patrzcie to. Rosół będzie jedzony. Patty, jedz, bo zaraz podaję ci o ten. Co, gorące? Podaj przez monitor, niestety nie podam. No to tyle będzie na dzisiaj, słuchajcie. No ugotowałem. No czekaj, no chyba, żeby wam pokazać, ale to jak wyciągnę i wyłożę im na stół obiad, to będzie ten. To zimny będzie zaraz, nie? Ziemniaki i... No. Aha. Już dawno zimny. Nie, zimny. Mięsko rosołkowe. No, powiem wam, makaronek. Nie jest to domowy, ale powiem wam, że ja uwielbiam, jak jest dużo makaronu. Można sobie zajebiście pojeść. W ogóle w tym rosołku te wszystkie warzywka, jak są, to smakują super. Patrzcie, taka marcheweczka. Kurde, masno. Kiedy schudniesz? Czekaj, muszę mu dać bana, nie? Czekaj. Dobra. Będzie.